Siemaneczko wszystkim, tu Bany Karol i witam was w kolejnym odcineczku z Wyzwania Dziedzictwa Czarownic, czyli u mnie Salem, przed wami Lavender, która będzie sprzedawać właśnie swoje bukiety. Dobrze, trochę one, że tak powiem, nie są w najlepszej kondycji, ale okej, jesteśmy chyba w Tartosie, tak, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest okropna pogoda, no ale dobra. Czy możemy zacząć tą, że tak powiem, wyprzedaż? Mam nadzieję, że coś się uda nam sprzedać, bo potrzebujemy kasę na rachunki. Bo ten dom to normalnie sporo nas kosztuje. Aż się tego nie spodziewałam, ale chyba zazwyczaj domy w tej grze właśnie tyle kosztują. Chociaż ja to bym chciała zcheatować i wykupić tą cechę, że mam mniejsze rachunki, no ale chyba nie będę tego robić. No dobrze, proszę pana, kupuje coś pan, czy raczej tak nie halo? Przyszedł pan tutaj goły i wesoły. Tak jest. No kup coś, facet, dawaj. Zastanawiasz się i w ogóle dla swojej żony, o ile ją masz, albo dla męża. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję! Dziękuję! O, kolejny! Proszę. A czy jakie ja mam ceny? Zero? Nie! Dlatego taki dom! Nie! Dajemy 300! Dobra! Ale jaja! A, dałam je za pół darmo. O nie! No dobra, no. Niech będzie. Zobaczymy, czy nam się uda sprzedać kolejne za więcej, bo niektóre chodzą nawet za tysiaka, z tego co widziałam. Dobra, kupujecie? Dobra, przyjechałam do miasta, bo tutaj najwięcej, z tego co pamiętam, sprzedaję tych bukietów, bo najwięcej tutaj jest ludzi, nie? I w ogóle. A, także zobaczmy. Tyk, pyk, proszę. Dobra, rozładuj to. Proszę bardzo. Przygotuj. W ogóle testuję nowego G-Shade'a, bo tamten niestety, tak mi się wydaje, że on jest za jasny. A ja bardzo lubię jasne rzeczy, ale zobaczymy. Ten tak trochę średnio, ale szczerze powiedziawszy, sama się zastanawiam, czy nie zrobić właśnie samemu takiego. A, nie zaczęłam. Dobra. Może ktoś kupi jakieś nowe wazoniki. Mamy tutaj ładne, potrzebujemy dużo kasy. Z 5000 by się przydało, nie? No, elegancko. Tutaj są bogaci ludzie. O, nasza mama przyszła. Proszę bardzo, mamo, ty jesteś bogata, więc możesz sobie coś kupić. Tak jest. Dajcie znać, czy podoba wam się ten nowy kolor tej rozgrywki. Czy lepiej wam się będzie oglądać. O nie, nasza mamusia sobie poszła. Ale zaprosimy ją dzisiaj na kolację, wiecie? Bo chciałabym taką właśnie rodzinną kolację dzisiaj zrobić z Lavender. No, pani jest w ciąży. O, ukulele w tutejszym uniwersum na bosaka przyszedł. No dobra, możecie coś kupić? Jest! Poszedł! Wow, za 1600? Dawaj, lecimy dalej! Yes, this is it. O, Lisandra przyszła! Fajnie, dawaj. Ona ma takiego fajnego, ładnego synka też z różowymi włoskami. Chyba go widzieliście. Dobra, te wazony śmierdzą, ale no, ten, no sorry, no. Za długo leżały. Lisandrę, kup coś. Ten taki czarny z dzwonkami będzie idealnie do ciebie pasował kolorystycznie. No, ona w ogóle jest fajna. Jak się ją przerobi, to super wygląda. Dam jej takie różowe oczy też z modów. Fajnie wygląda. Elegancko. No. Dobra, ale ty nie gadaj z ludźmi, tylko tu sprzedawaj. Tak jest. No, wszyscy poszli na karaoke. Przyspieszymy to trochę, zobaczymy, czy coś pójdzie. Dobra, zaczynamy jeszcze raz tą wyprzedaż. Zobaczymy, czy nam się uda. O nie, pani rodzi! Pani rodzi?
Boże, bo się trzymała za brzuch. To pani powinna jechać ten do szpitala. O nie, to ja mam z tobą jechać? Nie mogę, kim pani jest? Dina Caliente. O matko, ciekawe z kim. O, tutaj Landgrab. O, sprzedaliśmy. Dobra, jeszcze mamy coś. O Boże, pani musi jechać do szpitala. Widzę, pan nie tematycznie tutaj się ubrał. Nie wiem, o co chodzi, ale pani powinna jechać do szpitala, a nie tutaj siedzieć na karaoke. Dobrze. Super, że pani sobie poszła. Znaczy, nie kupiła nic pani, ale dobra. Mniejsza o to. Dobra, sprzedamy te wazony i mamy 6 tysiaków, nie? To będzie git. Zresztą kupiłam nowe roślinki, bo oczywiście nic nie rośnie w tej rozgrywce. Bo po co? To sobie zasadzimy też. Jakaś gwiazda chyba przyszła. O nie, i ktoś poszedł. Aż zemdlał z wrażenia. Która to jest gwiazda? Ta? Ta w czarnych włosach? O, ta? No, sreberko. O, tato Bluebell! Panie Kane, proszę tutaj coś kupić. Ale on jest fanem jej, tak? O, matko. No dobra. Może to przyspieszymy znowu i ktoś coś tu kupi. Morgan, ty zaginąłeś w akcji, ciebie tu nie ma. Ja nie mogę, nie? Nie ma cię tu. A to jest chyba nasz... czy to jest nasz stepfather, czyli tatuś... no nie tatuś, ale wiecie, o co chodzi. Chyba tak. Tak, to jest on. Mąż naszej matki. Tak jest. Ale ty nie gadaj z tymi ludźmi. Z Morganem też nie. O Boże, wilkołak tutaj się zategował. O nie, kto to jest? Jacob Volkov. Nie wiem, kto to jest. Ale dobra, musisz sprzedać ten ostatni wazon, żebyśmy mieli. Tak jest, poszło. Teraz możesz gadać ze swoim przyrodnim? Nie. Swoim ojczymem, tak, Boże, jak mi się myli. Morgan, ty się zaginąłeś w akcji, ciebie tu nie ma. Tak, psujesz mi rozgrywkę. Dobra, pogadaj z nim. A wy się nie znacie? Przecież wy się znacie. Dobra. A my mamy w ogóle dzisiaj wolne, więc może sobie wreszcie poćwiczymy na skrzypcach. No. Musimy jechać. Dobra, jedziemy do domu, przygotujemy właśnie tą kolację i ich zaprosimy, także wiecie. O nie, pada! No dobra, no, ale oby tylko nam pioruny, nie ten teges. Dobra, to zanim ty to wszystko zasiejesz, to idź. W ogóle ja powiem, zrobiłam mały remont tego domu. Jak widzicie, mamy teraz jadalnię, taką legitną. No oczywiście są tu te urny, ale dobra, niech już będzie. Tak się prezentuje. Zmieniłam też łazienkę. Proszę bardzo, jest o wiele większa i jedna, ale dobra. Układ tego korytarza, bo on był za wielki. Ten hall był ogromny i mnie to tak denerwowało, że tyle miejsca się marnuje. I jest góra, ale tutaj to nic się... No praktycznie, tutaj też mam zrobić łazienkę i tutaj chyba dalszą część sypialni Lavender, ale to chyba jeszcze nie teraz, muszę zarobić więcej kasy. Dobra, idź sobie pipi, Boże, ta łazienka jest... Ja chyba zrobię ją tak, że będzie tu wanna i prysznic, ale dobra, jeszcze nie wiem. Idę sobie w tym czasie dać różne te rzeczy. Co my tu mamy? Czy tulipana chyba nie mam. Ja nie pamiętam, gdzie mam wszystko. Daisy, Bluebell. To tutaj ja mam kwiaty. Ale chcę się właśnie... Róże już mam. A kupiłam. Dobra, niech będzie. Ło! Jezu, ja nie wiem, czy wy to słyszycie, ale w tej grze zawsze, że tak powiem, burza, to tu jest taka masakra. Nie ma tulipana. Dobra, jak coś to przesadzimy.
Dobra. O, ktoś chce kupić tego. Kompozycję jakąś. My róże mamy. No dobra, ale ananasa nie mamy. To mogę tutaj zasiać. Boże, znowu nie mam miejsca na te kwiatki. Ja nie mogę. Dobra, coś tu jeszcze miałam, ale nie pamiętam co. Czy to jest taro? Nie wiem, co to jest. Dobra, musimy poszukać. Choco, blueberry, grape. Dobra. Kto tu dzwoni? Nie wiem, kto to jest, ale dobra. Kurczę, nie wiem, czy ja to mam. Chyba nie mam tego. Bo to mi się pojawiło jako nowe, chyba jak kupowałam na Sulani. Ale chcę się upewnić. Grzyby to chyba muszę iść do tego. A nie, mam. Dobra. Co tu jeszcze nie mam? Nie no, ja pokupywałam rzeczy i ja nie pamiętam, nie? Mogłam od razu wszystko. A dalia, dobra. Dalia. Gdzie to jest? Dalia. Ten zimowy kwiat. Boże, ja muszę powiększyć ten ogród. A dopiero co to robiłam. I co tu jeszcze? Tak, krokus, dalię i ten... A, i begonie, tak. Czy ja mam begonie? Nie. Muszę jakoś ten ogród zrobić większy. Nie wiem, jakoś tutaj go powiększyć. Ja i tak będę robić ten dom inaczej. Znowu. Może ja go przesunę. A nie mogę. Jacie. Kurczę, a jeszcze tyle mi, że tak powiem, tych rzeczy zostało, wiecie. Dobra, to ja chyba mam krokus, dalię i begonię. Dobra. Kurczę, tu w tej, ja zawsze mówię, że w tej grze to ogrodnictwo mnie rozwala, ale do... Dobra, jak coś to przesadzimy, to tak, jedz. Zasiej, 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 wszystko zasiej. Ja wiem, że jest, że tak powiem, okropna pogoda, ale musimy. Dobra, jedziemy z tym. I czegoś jeszcze nie mam? Chyba nie, chyba mam wszystko. Tak. A nie, jeszcze jeden kwiat. Boże, Christmas Rose. Tak, super. Zapomniałam. I coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, tych co mamy dużo, to ja wiem, że mamy. Awokado. Awokado też chyba mamy. Chyba tak. Mamy, mamy, dobra. Oj, biedny piesiu, ale blueberry jest w pracy. Ale kurczę, jak zasiejemy, to musimy ten... jak to się nazywa? Zrobić tą kolację dla naszej mamusi. Dobra, czym to możemy nawieść? Czym z szpinakiem nawieśmy to wszystko? Dobra, jak jest poza sezonem, to ja nie muszę tego robić. Ciekawe bardzo. Możesz się wykąpać w deszczu. No thank you. Dobra, wszystko jest mokre i chyba nie muszę, a to mogę. No dobra, bazylią. Tutaj, dobra. I ja chcę jeszcze skończyć tą jedną kompozycję, żeby nie było. Te kwiaty sobie zostawiam, ale myślę, że owocki mogę sprzedać. Bo kwiaty będą mi potrzebne do tych kompozycji, wiecie, takie... Żeby nie tracić tej kasy na to wszystko. No. Trafił ją piorun! O matko boska! I ma czarne włosy. Oho! Lawender w czarnej wersji. Dobra, lecimy z tym. Ja chcę zobaczyć, ile dostaniemy za to. 532. Tak mało? Już więcej zarabiam na tym.
Ale dobra, musimy się wykąpać, zanim nasza matka przyjdzie. Dobra, elegancko tutaj. Ja wiem, że jest ciemno w tym domu, ale wiecie, jak ona... Ja nie chcę, żeby ciągle było to światło, przez to, że... będą nam rachunki duże. Tak. Dobra, musisz się wykąpać, bo tak to... Mam nadzieję, że nie będzie tego. Jak ona się wykąpie, to już nie będzie tak ten. No dobra. Nie wiem, jaka umiejętności przy wysyłaniu listów, że tak powiem, rośnie, ale dobra. I mamy kasę na rozwinięcie domu. To jest. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. O, i Lavender też przyniosła hajs. O nie, wywaliłaś się na tym. No dobra. To może zrobisz do pracy to, bo ona jest chyba już prawie sławna. Dobra. Porozmawiaj z żurnalistą. Zaraz będziemy gotować. Już? Dobra. To możemy pogotować jakąś super ekstra cool kolację. Wow. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego możesz robić. Ale dobra. A niech będzie ten. Nie kurczak, tylko indyk. No nie, nie możesz się wywalać na tym. Zaraz to posprzątamy i w ogóle. No, ale dobrze, że się poznałam z naszym ojczymem, bo tak to bym nie mogła go zaprosić, chyba że przez MCC. No ale okej. Powiem wam, że ten G-Shade całkiem nieźle wygląda. Chociaż ja wolałam tamten, ponieważ... jak to się nazywa? Ponieważ on był taki bardziej fioletowy. O nie, ja muszę wykąpać małego. Bo on śmierdzi chyba. Tak? Czy nie? Powiedz, że nie jesteś chory. Dobra. Nie, on śmierdzi. O nie, muszę go wykąpać chyba. A nie, to ty śmierdzisz. Naprawdę? No, ale jaja. Dobra, ty możesz go wyczesać, Bluebell. Chodź tu. Przytul. On jest takim twoim juniusiem. Nie. Gdzie to jest? O, proszę. Dobra, a Lavender zajmie się tym wszystkim. Kuchnia całkiem niezła mi wyszła. Mam nadzieję, że wam się podoba. Chociaż ja budowniczym w tej grze nie jestem. Ale aktualnie jestem w takim tym, że buduję dom największy chyba, że tak powiem, w mojej karierze. Albo nie, nie w karierze, ale w simowym, że tak powiem, budownictwie. I rozwala mnie ten dom, naprawdę. Bo jest ogromny. Ale dobra, mniejsza o to. Mam nadzieję, że ten kurczak... Nie kurczak, indyk. Miałaś się wykąpać, że ten kurczak indyk się uda. Tak, miałaś się wykąpać i mnie się nie słuchasz oczywiście, mimo że wolna wola jest wyłączona. Ja na razie im zastopowałam starzenie się, ponieważ jest mi to potrzebne do rozgrywki. A nie mogę dać tego, ponieważ no muszę mieć dziecko, tak? Muszę też zrobić tą historię z Orionem. Czego ty się boisz? Przecież tu nic nie ma. Nie ma tu nic. Nic tu nie ma. Możesz się umyć. Normalnie. Nie mogę tego zmopować, bo ona się boi. Dobra, jest idealna pora na kolację, nie? Boże, już myślałam, że ty też jesteś stagowana, ale ty masz po prostu taki outfitik. Dobra, to ty też możesz się przebrać. A może jej tatę też zaprosimy? A niech będzie na kolację, tak. To będzie bardzo dobry pomysł. Czy ja jej tatę znam? Boże, nie wiem. Czy ja moją własną matkę znam? O, to jest pytanie. Dobra, tutaj Emily. Emily nawet znamy? Nawet nie wiedziałam.
Bluebell, a rodzina? Dobra, jest. A to kto? Aha, nasz tatuś. Zaproś na parcelę. Zaproś. Nie no, tatę Bluebell też powinniśmy znać. Gdzie on jest? O nie, to są... O nie, to są... O nie, ja złego pana zaprosiłam. A tego pana nie znam. A on był bardzo ładny. Wow. Kurczę, zapomniałam, że to nie ten pan. No dobra. O Boże, jaka wtopa, nie? Tak. Idź sobie stąd. A ty zaproś swojego tatę też. Dobra, taka rodzina, kolacja. Ja nie mogę, nie, ale hała. Dobra, ale musimy wyciągnąć tego indyka. A, indyka, Boże, zapamiętałam. Zapamiętałam. Tylko ten stół jeszcze muszę zrobić ładniej. Go jakoś tak upiększyć. Dobra, przywitaj się ze swoją matką. Siema, mamo. Jakoś sobie radzę. Nie wiem, dlaczego ona się tak świeci. Dobra. Za co ty masz ją przepraszać? Nie, dobra. Zainteresowania o skrzypcach. Tak jest. O nie, znowu się wywaliłaś. Twój ojczym już jest? Kto to jest? Nie, dobra. Powitaj pana. Nie wiem. Dlaczego ty masz tylko takie, no, przywitanie? Siema, mamo. O! Ale one chyba mają na czerwony, nie? Tak, bo jej mama jest nie za tym, żeby tutaj być. Ale skomplementuj outfitik, proszę bardzo. Już ty mogłabyś się ubrać w coś innego. Ja ci tyle strojów zrobiłam. A ty chodzisz ciągle w tym głównym. Może w tym. O, dobra, elegancko. Jakiś żarcik. Może o profesorach. Nie wiem, kto to jest. O, z tatą się przywitaj, proszę bardzo. Proszę bardzo. Przywitaj się z tatą. Dobra, to tu się też przywitaj ze swoim ojczymem. Oni się świecą dlatego, że ten dom jest nawiedzony. Aj, aj, aj. Wszyscy są magic. Śmiertelni. Ale dlaczego ty się boisz? Dobra, idziemy. Idziemy jeść. Zawołaj na posiłek. Zobaczymy, czy coś się z tego uda. Mam nadzieję. Czemu nie chcecie wejść do tego domu? Chodźcie, zjedz. Nie bój się. Boże, to jest straszne. Straszne, jak ma się nawiedzony dom i nikt nie chce przychodzić. Ale to jest chyba taki urok, co nie? No, taki urok. Dobra, żrej. To znaczy jedz. Bardzo ładnie, proszę. Dziękuję. Bardzo ładna kolacja. A nasz ojczym dlaczego nie przychodzi? Proszę pana. My tu mamy bardzo dobre jedzonko. A my się z panią nie znamy? Ulala. No dobra, poznaj jeszcze raz swojego ojczyma. No ja zaprosiłam ciebie, ale ty chyba nie chcesz jeść. Ty też nie chcesz, albo chyba zjadłeś, proszę pana. Ploteczki. Proszę bardzo. Tutaj proszę też ploteczki. No, dlaczego tutaj wszyscy wstają? A ładnie to wygląda. Elegancko, bardzo mi się podoba. Wreszcie, jakaś ładna kolacyjka. No dobra. Ten się wygłupia. Ten się śmieje. No widać, że elegancko, nie?
Tak ze śmiechem na luzie widać, mamo. Widzisz, radzę sobie jakoś. O nie. O nie, Girdi przyszedł. Tylko nie flirtuj z nami. Przecież ty się dopiero co kąpałaś. No dobra, entuzjazmuj się nowymi albumami. Masz lepsze relacje niż z własną matką. No. O nie. Dobra. Ty sobie gdzie idziesz? Spać? No dobra, idź. A twoja mamusia oczywiście na komputerze. Girdi, idź sobie stąd. Dobra. Ale jak tak chcesz, no to dobrze, niech będzie. O układaniu kwiatów. No i niech tak będzie. Dobra. A, jest kreatywny, no proszę, tak samo jak my. Tylko, że on jest tym, adwokatem, tak? W historii. No. A kto włączył muzykę? Nie wiem. To jest bardzo dziwne. Ale proszę bardzo, jak chce pan sobie tańczyć? No to elegancko, nie? O to chodzi. Tak jest. Dobra. Myślę, że będziemy kończyć tą kolację. Chociaż... O! Jeszcze, jak chcecie, to sobie potańczcie. O! Girdi sobie poczynia z naszą mamusią. Ale my musimy, że tak powiem, zaplusować. U niej już nie będziemy przecież się z nią kłócić. Tak. Girdi, dlaczego ty ze wszystkimi flirtujesz? Ja nie wiem, no. Taki urok tego pana. Oj, podoba się tobie nasz piesek. No, Milo jest bardzo fajny. Także wiesz. Dobra, jeszcze pogadaj ze swoją matką. Nie wiem, po co ty masz ją przepraszać? Za to, że się wyprowadziłaś, czy co? I skomplementuj outficik. Ale dobra, będziemy tutaj wziąć prysznic i ci się chciało też siku. I zaraz idziemy spać, tak jest. Akcentem, gdzie Milo sobie siedzi w ogrodzie na łonie natury, będę się z wami już żegnać. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcineczek i lubicie tą serię. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Poproszę o lajka i suba. Będzie mi bardzo miło na serduszku. Zapraszam też was na cutscenkę. Tak jest. Pojawi się w niej nowy bohater w tym wyzwaniu. No bo trzeba jakąś tą historię urozmaicić. Żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszonka w następnym. Bye bye. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I'm
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother.